Modlitwa o pokój w Ukrainie w pierwszym dniu Nowego Roku. 1 stycznia w uroczystość Najświętszej Marii Panny pierwszego dnia Nowego Roku wierni zgromadzili się w katedrze lwowskiej, aby wspólnie modlić się o pokój na świecie i w Ukrainie szczególnie. Wokół ołtarza lwowskiej katedry zgromadzili się liczni goście z Polski, mianowicie ordynariusz diecezji sandomierskiej biskup Krzysztof Nitkiewicz, biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, arcybiskup senior przemyskiej diecezji Józef Michalik wraz z biskupem pomocniczym Stanisławem Jamrozikiem i biskupem pomocniczym Krzysztofem Chudzio wspólnie prosić o dar pokoju oraz przywitać naszego arcybiskupa przybyli goście z Ukrainy i Polski, biskupi, współpracownicy kurii, wychowawcy seminarium duchownego, księża, przedstawicieli świata kultury i nauki, przybyli również konsul generalny Rzeczpospolitej Polski we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, ambasador Jarosław Drozd oraz posłowie Sejmu Rzeczpospolitej Polski Kazimierz Gołojuch oraz Fryderyk Kapinus. Po mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował wszystkim gościom za obecność i wspólną modlitwę o pokój w Ukrainie.